Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 108 odcinek Zarychty na Solo. Wow, co to był za mecz? To był naprawdę najlepszy mecz tegorocznych finałów. Mecz, który od samego początku trzymał mocno w napięciu. Mecz, w którym mieliśmy mnóstwo emocji, pozytywnych i negatywnych. Mecz, w którym Warriors wygrali, wyrywali z gardła Raptors to zwycięstwo jednym punktem na sam koniec dzięki świetnej końcówce, ale też dzięki świetnemu początkowi, w którym brał udział Kevin Durant, już niestety nieobecny. Z tego, co informują źródła ze Stanów, podejrzewa się, że Kevin Durant zerwał ścięgno Achillesa w prawej nodze, co prawdopodobnie oznacza dla niego dobre, długie miesiące przerwy i braku gry. Co też jednocześnie oznacza, że Warriors do końca tej serii zostają bez niego. Zostają też bez Kevona Looneya, który pogorszył swój uraz w trakcie meczu numer 5. Nie dograł tego meczu do końca i prawdopodobnie już nie wróci w tej serii. Więc Warriors znowu zostają z ogromną dziurą na boisku i będzie im bardzo trudno ją załatać, ale z drugiej strony nigdy nie można lekceważyć serca mistrzów. O tym mówił Rudy Tomjanowicz, o tym mówił o wielu kolejnych trenerów, wielu kolejnych zawodników i tak też to miało miejsce dzisiaj, bo Warriors wyszli na ten mecz dokładnie tak jak wszyscy przewidywali, bardzo mocno skoncentrowani, z ogromną energią, z ogromną chęcią do gry i od samego początku byli świetni, trafili pierwsze 5 trójek w tym spotkaniu, w całym meczu mieli ich łącznie aż 20. Ich skuteczność z załuku była tym, co pozwoliło im wygrać to spotkanie, gdyż pod koszem nie istnieli też, nie dostawali się na linię rzutów osobistych, mieli tylko 14 prób przy aż 27 Raptors, przegrali zbiórki, natomiast byli przede wszystkim skuteczni na obwodzie, bo 3 trójki trafił Durant, 5 Steph Curry, 7 Klay Thompson, 2 Draymond Green nawet, 1 dorzucił Andre Iguodala, jeszcze z ławki po jednej DeMarcus Cousins i Quinn Cook. I łącznie to się uzbierało 20 trójek na 42 próby, także skuteczność prawie 50%. No i tylko szkoda tego, że nie wiadomo co będzie dalej z tą drużyną, w jakim składzie oni wyjdą na mecz numer 6, z tego względu, że nie będzie na pewno Duranta. Prawdopodobnie też nie będzie Looneya, chociaż tutaj na razie jest mniej informacji. Padła tylko informacja na temat tego, że Looney nie wróci już dzisiaj, że pogorszył stan swojego barku, swojej kontuzji dotychczasowej i nie zagra już więcej w tym meczu, ale czy będzie mógł grać w kolejnych, to się okaże. Gdzie zatem dzisiaj Warriors szukali swoich przewag? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim w rzutach za 3 punkty, które im siadły, które też jednocześnie zupełnie nie siadły dzisiaj Raptors, dokładnie tak jak w meczu numer 2. Raptors dzisiaj trafili 8 z 32 trójek, czyli 25%, natomiast w porównaniu do meczu numer 2 Raptors lepiej podeszli do swojej nieskuteczności, gdyż próbowali więcej dostawać się w pobliże kosza. Stąd więcej punktów dostał Serge Ibaka, stąd swoje punkty rzucał chociażby Kyle Lowry, który trafił tylko 1 z 6 trójek, natomiast świetnie wjeżdżał pod kosz, rzucał w drugie tempo, myląc nie raz i nie dwa DeMarcusa Cousinsa. Naprawdę był w tym dzisiaj świetny, ale koniec końców zabrakło czegoś w obronie, zabrakło szczęścia, zabrakło może decyzji, bo Raptors mieli swój moment. Ten moment miał miejsce na 3 minuty przed końcem, kiedy 10 punktów z rzędu rzucił Kawhi Leonard, kiedy wyszli na prowadzenie, kiedy mieli kolejną piłkę po swojej stronie i mieli szansę jeszcze powiększyć przewagę, ale wtedy Nick Nurse wziął czas. Jak sam powiedział po meczu, wziął ten czas po to, żeby dać odpocząć swoim zawodnikom i to prawdopodobnie był błąd. To oczywiście łatwo się teraz nam mówi, tak, że Nick Nurse powinien nie brać tego czasu, bo drużynie szło, bo w jakiś sposób byliby w stanie zdobyć kolejne punkty prawdopodobnie, że to Warriors powinni brać czas w takim momencie, kiedy nie idzie, ale Steve Kerr przetrwał ten moment, nie brał timeoutów, przynajmniej jeszcze do tego momentu, być może gdyby ta kolejna akcja się skończyła, niezależnie czy udanie, czy nieudanie dla Raptors, to wtedy Warriors by wzięli czas, niewykluczone. Natomiast Nick Nurse wziął czas i od tego momentu do końca spotkanie było 9 do 2 dla Warriors. Warriors trafili w tym momencie te 3 kolejne trójki, wyszli na prowadzenie 106-103 i wygrali to spotkanie, tak, wygrali to spotkanie.
W ostatniej akcji zablokowany został Kyle Lowry przy rzucie za 3 punkty przez Draymonda Greena. Odcięty całkowicie od rzutów był Kawhi Leonard. Zresztą prawda jest taka, że od momentu właśnie wziętego tego czasu przez Nicka Nursa, Steve Kerr zrobił usprawnienie w obronie i Kawhi Leonard już nic nie zagrał przez te ostatnie kilka minut. I to też sprawiło, że Raptors się całkowicie zatrzymali, bo oni, o ile przez pierwsze trzy kwarty, kiedy Leonard trochę był na uboczu, grali innymi graczami. Grał Kyle Lowry bardzo dobrze. Swoje punkty dorzucał dzisiaj też Mark Gasol. Miał też swój moment dobry Fred VanVleet, który trafił trzy trójki w drugiej połowie. Serge Ibaka był ponownie bardzo aktywny, 15 punktów w 17 minut. Więc mieli tych graczy swoich dobrych, natomiast w kluczowym momencie najpierw wziął na siebie grę Leonard i zrobił fantastyczny. Te 10 punktów z rzędu to po prostu było tak, że szczęka opadała do ziemi. To nie ma dwóch zdań. To był pokaz najlepszej gry, najlepszej koszykówki, jaką tylko się da. I od tego momentu Raptors całkowicie zgasli. Jak odłączony został Leonard, to zaczęły się błędy. Podanie na własną połowę Kyle'a Lauriego, błąd przekroczenia połowy. Kolejna akcja chyba 24 sekundy było. I tego typu rzeczy sprawiły, że Raptors się zablokowali. Te kilka minut fantastycznej gry Leonarda dało im prowadzenie, ale też te kilka minut fantastycznej gry Leonarda i stania pozostałych czterech graczy obok i przyglądania się, co zrobi Leonard, sprawiło, że najzwyczajniej w świecie oni zapomnieli, no nie wiem, może nie zapomnieli, ale całkowicie zastali się i nie mieli już tej energii, nie mieli tego rytmu, który mieli dużo, dużo wcześniej i przez to niestety Raptors przegrali. Ale też nie mówmy też tak, że Warriors wygrali tylko dlatego, że Raptors byli słabi. Nie, absolutnie. Warriors dzisiaj naprawdę zagrali kawał świetnego spotkania. Od początku byli skoncentrowani, od początku walczyli i każdy tam przyłożył swoją cegiełkę. Może dzisiaj Andrej Iguodala nie trafiał, ale świetnie bronił. Może dzisiaj niewidoczny był na początku meczu DeMarcus Cousins, ale potem jak wziął się do roboty, to był świetny. 7 punktów chyba w 3 kolejne posiadania. On sam zrobił tam w ponad minutę serię 7-0 nad Raptors. W całym meczu 14 punktów. W obronie był słaby. W obronie to na nim właśnie punkty robił Kyle Lowry, na nim punkty robił Kawhi Leonard, na nim punkty robił Serge Ibaka nawet, ale Cousins dostarczył trochę w ataku i tym się zrehabilitował. No szkoda tego Kevina Duranta, bo wyglądał naprawdę dobrze. W 12 minut zagrał 11 punktów, trafił 3 trójki, miał jeden fantastyczny blok z pomocy, chyba na Pascalu Siakamie, jak dobrze pamiętam, no i fatalna ta kontuzja. Fatalna ta kontuzja, bo Durant no, najprawdopodobniej straci sporą część też kolejnego sezonu, jeśli to jest zerwanie ścięgna Achillesa. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Inna sprawa, że po tego typu kontuzjach, jak pamiętamy, zawodnicy wracają w dużo gorszej dyspozycji. Już nie są tak eksplozywni, już nie są tak dobrzy, więc to też będzie wpływało bardzo mocno na to, jaka będzie przyszłość Duranta w NBA w ogóle. Więc to naprawdę jest fatalna sytuacja, a to co zrobili fani Toronto to już w ogóle jest, to jest wstyd. To inaczej nie można nazwać, tylko powiedzieć, że jest po prostu wstyd. Cieszyć się, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej leży, jest kontuzjowany, to choćby to był najgorszy przeciwnik, choćby to był najgorszy rywal, to nie można tak robić, bo po prostu to jest życzenie złego zdrowia jakiemukolwiek innemu człowiekowi, więc to ogromny minus dla kibiców Raptors. Oczywiście po chwili się zreflektowali, kiedy zawodnicy zaczęli im pokazywać, że tak się nie robi. Zaczęli skandować KD, KD, natomiast niesmak pozostał i w sumie po prostu wstyd, no, żenada. Niemniej jednak, wracając do spotkania, bo tak dzisiaj znowu bez notatek, na szybko trochę jadę. Oczywiście świetny mecz Stepha Curry'ego, świetny mecz Klaya Thompsona. Steph Curry pracuje mocno na to, żeby jednak wywalczyć tytuł MVP finałów. I jeśli Warriors jakimś cudem wyciągną te finały na swoją stronę, to będzie MVP finałów. To jest już moim zdaniem pewne. Natomiast Raptors mają trudną sytuację teraz. Oczywiście dalej mają ten jeden mecz zapasu, tak, bo wciąż prowadzą 3-2 i mają przed sobą spotkanie numer 6, w którym nie będzie Duranta, nie będzie prawdopodobnie Loneya, więc znów dwóch graczy wypada Warriors z rotacji, dwóch podstawowych graczy.
No i prawda jest też taka, że jak na razie w tych finałach tylko jeden raz udało się wygrać gospodarzowi. To był mecz numer jeden wygrany przez Toronto, więc to też ta statystyka wygranych meczów u siebie też faworyzuje Raptors w perspektywie meczu numer 6. Niemniej zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj naprawdę się świetnie to oglądało. Były naprawdę emocje od samego początku do samego końca. Były fantastyczne momenty po jednej i po drugiej stronie. Skończyło się jednym punktem. To jest dokładnie taka koszykówka, takie emocje, których ja oczekuję. Szkoda tylko, że okupione zdrowiem zawodników. Ale niestety jest jak jest. No, zdrowie też jest elementem koszykówki. I dzisiaj to zdrowie w całych tych finałach nie sprzyja Warriors. Więc to na pewno im zdecydowanie utrudnia obronę tytułu, ale jeszcze nie składają broni, jeszcze nie poddali się do końca, więc myślę, że powalczą i zobaczymy ich naprawdę zmotywowanych w meczu numer 6, który odbędzie się z czwartku na piątek. Do tego czasu też dowiemy się na pewno więcej odnośnie dokładnego urazu Kevina Duranta, bo ma być zaplanowany rezonans magnetyczny tego zawodnika we wtorek i na pewno dostaniemy dokładną informację odnośnie jego, odnośnie Kevona Looney'a. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.